modzie jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na stylówki w stylu lat 60. Będą to stylówki inspirowane latami 60. Niektóre będą całkiem vintage, troszkę odtwarzały modę tamtych lat. Niektóre będą tylko inspirowane modą lat 60., bo akurat ta dekada mody jest bardzo, bardzo inspirująca i bardzo wiele trendów pochodzi nawet dzisiaj z tamtych lat. Zapraszam. No i kochani, ja jestem bardzo podekscytowana. To jest chyba na równi z latami 50. moja ulubiona dekada w modzie. Tutaj już nie ze względu na elegancję, czy na jakąś taką mega kobiecość, która była w latach 50., ale bardziej na rewolucyjność tej mody, na taką jej odwagę, otwartość. Na otwartość na kolory, nowe formy, na sztukę. Tutaj w modzie lat 60. mamy bardzo dużo inspiracji sztuką współczesną, współczesną dla tamtych lat. Mamy tutaj mnóstwo takich przepięknych form, kształtów, materiałów, wzornictwo materiałowe, wzornictwo w ogóle przemysłowe. Bardzo przeżywał ogromny boom wtedy. No i po prostu jest takie bogactwo nowych form, nowych stylów w tamtych czasach, że aż głowa boli. Kochani, chciałam Wam tylko powiedzieć, że w ogóle moda lat 60. to jest taka zupełnie nowa era w stylu, w ubieraniu się, w stylu. Powstał styl młodzieżowy. Pojawiły się właśnie takie trendy rewolucyjne. Rewolucja seksualna, rewolucja obyczajowa. Kobiety wyzwoliły się z takich wielkich ograniczeń, typu co nam wypada, co nam nie wypada. Zaczęto nosić mini, zaczęło być bardzo modne mini. I tutaj do tego przyczyniło się wiele czynników. To jest bardzo złożony proces kulturowy. Walka o prawa kobiet. Drugie, rozwój programów kosmicznych na całym świecie. Tak, nawet to miało wpływ na modę, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Rozwój niesamowitych technologii, technologii też wytwarzania odzieży, wytwarzania materiałów, właśnie między innymi materiałów sztucznych. Tutaj też jakby art déco, art nouveau. W ogóle sztuka tamtych lat, sztuka współczesna miała wielki wpływ na wzornictwo, na kolorystykę, na, nawet na kształt, na geometrię jakby tej odzieży. Jeśli oglądaliście Gambit Królowej, to widzieliście dużo nawiązań w tym serialu do właśnie do geometrii, do tego, do tych szachów akurat w tym przypadku, czyli modne kratki, ale w ogóle materiały tamtych lat są bardzo, bardzo inspirowane sztuką. Ja tu Wam pokażę kilka przebitek. Dużo pasteli, dużo form geometrycznych, dużo inspiracji z op art, czyli sztuki wizualnej, takiej posługującej się iluzją optyczną, też z pop art. Na przykład Andy Warhol, jego słynne portrety, czy też takie inspirowane komiksami prace. Dużo takich właśnie ze sztuki współczesnej, z abstrakcji na przykład, wpływów. Przykładowo z Pita Mondriana były stroje całe inspirowane właśnie tą jego taką typową pracą w trzech podstawowych barwach, właściwie w pięciu, licząc biały i czarny. Ubrania, moda bardzo, bardzo czerpią z tego kolorystycznie, wzornictwowo. I kochani, no jest tyle tych czynników, że ciężko nawet wszystkie wspomnieć, aż naprawdę jest tego taki natłok. No, ale właśnie stąd bardzo takie nowoczesne, niespotykane wcześniej wzory na ubraniach, wzory tkanin właśnie, kolorystyka tych tkanin. No i oczywiście musimy wspomnieć tutaj o ikonach i na jedną z tych ikon dzisiaj się uczesałam, dlatego jestem taka troszkę rozczochrana. Zobaczcie, tutaj pokazuję Wam w stylóweczka, w przebiteczkach pokazuję Wam zdjęcie Brigitte Bardot w takiej słynnej fryzurze rozczochranej, natapirowanej, wysoko postawione włosy, kucyk. No i ja się trochę tak uczesałam na tyle, ile mogłam. Oczywiście troszeczkę mi się to już rozwaliło, no bo jednak przebierałam się x razy do tych stylówek dzisiaj w tej fryzurze. No i wybaczcie, odrobinę już jest to rozczochrane, ale w sumie ta fryzura była taka niegrzeczna, rozczochrana, więc jak najbardziej może być w tym stylu. No i właśnie Brigitte Bardot prócz tego wypromowała nowy taki sexy styl i nowy typ biustonosza, takiego balkonikowego, nazwanego do dzisiaj bardotką. Ja też mam dzisiaj bardotkę na sobie i stąd chciałam po prostu, żeby te ubrania troszeczkę tak jakby nawiązały, że
żeby jakby sposób, w jaki leżą w przywożeniu takiego biustonosza jest specyficzny. Nawet powiem Wam, że niektóre te balkoniki w tamtych czasach były takie właśnie geometryczne, co stworzyło iluzję, że ten biust był taki nawet, powiedziałam, szpiczasty u tych kobiet. Także jest to bardzo ciekawy efekt, jak się dzisiaj te filmy ogląda, nawet Kleopatra w wykonaniu Elizabeth Taylor, taka troszkę właśnie z tym geometrycznym biustem, troszkę było to nawet zabawne, powiem Wam. No nie udało mi się odtworzyć do końca makijażu, bo wiecie co, ja mam taki typ powieki opadającej. No zawsze taki miałam i nawet jak byłam bardzo młoda, to no nie udawało mi się malować kresek na oczach, ponieważ taki typ oka jakby uniemożliwia wyprowadzenie takiej równej kreski, te kreski zawsze opadają. Więc po prostu trochę inspiracji tymi latami 60. w makijażu. Nie ma tutaj tego dużo, nie jestem w stanie narysować graficznej kreski w moim przypadku. Także to tyle, jak chodzi o inspiracje fryzurą i makijażem. Natomiast no właśnie te makijaże były też bardzo specyficzne, takie bardzo wyraziste, graficzne kreski na oczach, specyficzne dobory kolorów w makijażu, blade usta bardzo często. Były też właśnie taka słynna z tamtych czasów modelka Twiggy, kreowała taki styl, bardzo, bardzo szczupła sylwetka, mini i wielkie, podkreślone oczy, blade usta. Bardzo modny był właśnie ten look. I kochani, co jeszcze chcę powiedzieć a propos właśnie kosmicznych programów, bo był ten wyścig zbrojeń i wyścig zdobywania przestrzeni kosmicznej między USSR i między Ameryką, Zachodem a Wschodem. I w tamtych czasach to miało ogromny wpływ na mentalność ludzką, na wyobraźnię ludzką. Powstawały pierwsze filmy, programy science fiction. W tamtym czasie też jeden z moich ulubionych seriali powstał, Star Trek, w roku 1966 został wprowadzony na ekrany i nawet możecie zobaczyć w tym serialu, że że dziewczyny noszą właśnie takie szpiczaste biustonosze, bardzo krótkie mini. No i to ta wyobraźnia, ten podbój przestrzeni kosmicznej mega wpływał właśnie na wyobraźnię ludzką. Dużo się nosiło stylów, które trochę nawiązywały do takiego futuryzmu. Być może były inspirowane tym wyobrażeniem, jak możemy wyglądać za kilkaset lat, jak mogą wyglądać stroje takie właśnie już w kosmosie noszone, czy też w przyszłości, która będzie skomputeryzowana i być może będą to loty na inne planety. To jest bardzo, bardzo inspirujący okres dla mnie, dla mojej wyobraźni również. Wyobrażam sobie, że to musiało być niesamowite. Pierwszy lot, program kosmiczny w Ameryce i pierwszy lot na Księżyc. Na pewno poruszało to cały świat i właśnie też świat mody, kochani. Jeszcze jedna osoba jest warta wspomnienia, Barbara Hulanicki, która polskiego pochodzenia była projektantką i założyła taki sklep internetowy, chciałam powiedzieć, boż. Sklep wysyłkowy z przystępnymi cenami i z bardzo modnymi fasonami. I w roku 66 w nowej placówce zrobiła z tym sklepem wielką furorę. Tam kupowały gwiazdy, ubierali się ludzie modni, którzy chcieli właśnie wyglądać nowocześnie i za przystępną cenę mogli tam dostać ubrania, które kreowały ten nowy styl. No i to też Beatlesi przyczynili się do rozwoju, właśnie do wypromowania tej młodzieżowej kultury, nowego sposobu ubierania. Dziewczyny nie chciały już nosić tradycyjnych sukienek, płaszczyków i grzecznie ubierać się jak jakieś mamusie, tylko nosiły mini i chciały być mega nowoczesne. Dzisiaj też młodzież tak chce, prawda? No i kochani, idąc tym kluczem jakby wzornictwa właśnie dzisiaj, zacznę od... będę jakby pokazywać Wam stroje w stylach, ale też właśnie jakby kierując się tym kluczem wzorów na ubraniach. No i zacznę od wzorów gładkich, czyli ten strój, który mam na sobie, zobaczcie, bardzo, bardzo modne. Zobaczcie, tutaj w przebitce były takie mini stroje w pastelach i na przykład właśnie pastelowe rajstopy albo rajstopy w takich kontrastujących kolorach do stroju kryjące. To było bardzo nowoczesne i oczywiście buty na małym obcasie, takie ala balerinowate. Oczywiście obcasy pewnie też noszono, ale były bardzo modne, właśnie takie dosyć niskie obcasy. Taka nowoczesna sylwetka, szczuplusieńka.
No i sukienki często były bez wcięć. I zobaczcie, ja tutaj mam spódniczkę, która była w stylówkach na lata 70., ale no właśnie, tutaj 60., 70. nieraz się zazębiają jeszcze te trendy. I ta spódniczka jest taka graficzna, zobaczcie, w kształcie litery A. I do tego mam zieloną bluzkę, pastelowe, zielone rajstopy pod kolor stroju. To też był taki mega trend, że wszystko było właśnie pastelowe, wszystko było do siebie tak dobrane specyficznie. No i włożyłam sobie tutaj w tej stylóweczce pierwszej taką, sobie taką apaszkę zieloną do tego, bo apaszki wiązane, szczególnie takie malutkie apaszki wiązane blisko przy szyi, w supełek były bardzo, bardzo modne wtedy. Tu mam apaszkę pod kolor, właśnie te buty zielonkawe z takimi graficznymi, geometrycznymi wręcz wzorami na sobie. A do tego w drugiej wersji mam właśnie tą bluzkę, którą mam na sobie. To jest bluzka, która mogła być też i na lata 70., gdybym o, ten rękaw bardziej przedłużyła i włożyła do tego jeansy, czy też długą spódnicę powłóczystą, ale do takiego stroju z podwiniętymi rękawami jest właśnie idealna na lata 60. i jest z takiego sztucznego nylonu i właśnie wtedy te materiały sztuczne były bardzo modne, bo nie widziano w nich nic złego, wtedy wręcz przeciwnie, były symbolem tej nowoczesności, użycia tych nowoczesnych materiałów, no i właśnie tego całego rozwoju technologii i komputeryzacji i tak dalej, który się już zaczął wtedy. No i kochani, taki pastelowy zielony strój, oliwkowy można powiedzieć. Takie kwiatowe, wypukłe wzory i w ogóle wzory tłoczone w latach 60. były też na topie, były bardzo, bardzo modne i właśnie to wzornictwo materiałowe, które rozkwitało, promowało te printy, wszystkie takie wyraziste, również wypukłe strukturalnie. No i tutaj zobaczcie, tak to wygląda. Mi się bardzo podoba ta stylówka i chyba nawet będę tak chodzić, powiem Wam. To jest takie naprawdę, naprawdę epokowe dla mnie. No i można tutaj oczywiście sobie dobrać jakąś, ja tutaj w tym przypadku dobrałam taką żółtą, bardzo wyrazistą torebkę, też w graficznym kształcie i ona dodaje takiego nowoczesnego na tamte lata oczywiście charakteru tej stylizacji. Kochani, no i idę dalej. Tutaj znowu spódnica, którą widzieliście w holu, ona jest taka żółta i to jest idealny krój właśnie literka A, taka trapezowa spódniczka przed kolano, tak w okolicy kolana, bo trochę dłuższe spódnice oczywiście nadal też się nosiło, wiadomo, im starsza kobieta, tym nosiła jednak trochę dłuższe te spódnice, nie wszyscy nosili te mini, takie maksymalne, no i tutaj mamy ten typowy taki materiał o fakturze takiej wyrazistej i jakby w takie paski fakturowe, biało-żółte. No ona jest właśnie taka sztuczna, z takiego nylonu jakby, ale powiem Wam, że no nie jest to przyjemne w dotyku, na pewno. Natomiast wygląda całkiem spoko i ja do tego sobie pozwoliłam włożyć taki też vintage'owy żakiecik krótki z takimi właśnie też wypukłymi guziczkami oblekanymi i on ma też taką fakturę wypukłą na sobie. Zobaczcie, typowa właśnie, bardzo modna w tamtych czasach faktura, która się właśnie też nowocześnie bardzo kojarzyła. No i do tego włożyłam sobie żółty pasek pleciony. No i buty pasujące tutaj w stylu właśnie tamtych lat. No powiem Wam, że ta stylówka też mi się kojarzy bardzo, bardzo, bardzo stylowo. Można tutaj białą torebkę, można też żółtą torebkę, zależnie od tego, co nam będzie pasować. Ja tu mam takie dwie torebki właśnie w stylu lat 60., obie vintage. Ta jest taka na paseczku, bo torebki na pasku, jak ostatnio wzmiankowałam też już w programie o latach 50., były wtedy bardzo modne i były takim symbolem nowoczesności, tej wolności kobiety, która może już teraz się czuć swobodnie i wszystko mieć bardzo wygodne. I w dodatku takie torebki bardzo pasowały do mini właśnie, takie szczególnie przewieszane przez ramię, tak na wskroś ciała, były wtedy super modne. No i kochani, taki żółty strój, a druga wersja żółta jakby i też w printy właśnie te tłoczone, to co teraz właśnie Wam cały czas mówię, to jest moja taka sukienka z Reserved w stylu lat 60. i zobaczcie, ona, bardzo lubię tą sukienkę, ma przepiękny kolor i w ogóle ten kolor jest bardzo twarzowy, taki jasny żółty i teraz będzie też bardzo modny, więc będę miała idealną na te trendy, a ona już ma wiele lat, kupiłam ją kiedyś nową w Reserved, ale no tak jak mówię, chyba mam ją już
Nawet nie wiem, czy nie 7 lat tą sukienkę. Troszkę jest wąskawa na mnie, bo przez tą jednak pandemię coś tam przydyło mi się. 36 rozmiar. I właśnie zobaczcie, ma taką wypukłą strukturę, taki nadruk, właśnie bardzo wtedy modny. I do tego włożyłam sobie też żakiecik ten sam, bo fajnie to wygląda, jest takie bardzo fajne, stylowe. I takie mini sukienki o takiej dosyć mocnej też strukturze były wtedy modne. Zobaczcie, ona jest nawet taka lekko zgeometryzowana, tak sterczy sztywno trochę poniżej, w okolicy bioder. I w ogóle takie właśnie sukienki były modne, one były takie trochę jakby udrapowane na sztywno w okolicy bioder i nadawały taki lekko geometryczny, nowoczesny kształt. No i ta sukienka jest trochę taka właśnie. No i teraz pokażę Wam kolejną sukienkę, którą już też widzieliście w holu i znowu o takiej właśnie fakturze jakby materiału, takiej tłoczonej w te printy. Czyli jeden z tych głównych trendów wtedy i znowu pastelowy kolor. Już ostatnio widzieliście taką mini stylówkę z tym, ale tutaj dobrałam do tego taki modny na tamte lata pasek z wyrazistym, też wypukłym takim kwiatem po środku, który tutaj fajnie tak elegancji dodaje tej sukience. On jest taki metalowy, bardzo ładny pasek, powiem Wam też, oczywiście z lumpeksu. Sukienkę dostałam za darmo, jak już kiedyś mówiłam. No i do tego ta sukieneczka spięta tym paskiem, ona znowu, zobaczcie, w biodrach ma taki lekko geometryczny kształt, taki lekko sztywnawa jest. No i tutaj ma taki bardziej troszeczkę już zabudowany dekolt. No i do tego sobie włożyłam balerinki pod kolor, oczywiście może być torebka pod kolor, jak najbardziej jakaś pastelowa. I kolejna wersja, tutaj trochę w stylu właśnie Jackie Kennedy, która była ikoną mody, bardzo, bardzo wtedy silną i nosiła takie geometryczne płaszczyki, mini sukienki, a paszki właśnie, to był taki jej znak firmowy. I ten płaszczyk jest trochę taki w stylu Jackie Kennedy właśnie, taki dzwonowaty kształt, 3/4 rękaw z takimi jeszcze patkami, zobaczcie, i z dużymi guzikami, bo te duże guziki są taką cechą charakterystyczną lat 60. Duży kołnierzyk, taki drapowany lekko. No i ten, w ogóle ten płaszcz jest przecudowny. Oli firma. Kupiłam go w lumpeksie za naprawdę jakieś marne grosze. Coś to było około 10 zł i jestem zachwycona, ale zobaczcie, jaki przepiękny materiał z taką złotą nitką. On się cały błyszczy. Jest naprawdę prześliczny. Jest idealnie w stylu lat 60. I też pasuje kolorem, bo tu mamy taki turkus jakby, taką zieleń pistacjową, a tu mamy taki też zielonkawy ze złotym kolor, bardzo elegancki płaszczyk na tamte lata. Ciekawa jestem bardzo, jak się Wam podobają te stroje w stylu lat 60. Piszcie, bo jestem ciekawa Waszych opinii, czy lubicie ten styl. Ja coraz bardziej się przekonuję, że kiedyś nie przepadałam za tymi takimi prostymi sukienkami w stylu lat 60., takimi bardzo geometrycznymi, bo ja byłam bardzo szczupła zawsze i mimo, że to naprawdę spoko wyglądało, ale ja jednak wolałam zawsze styl lat 50., który dodawał mi tej kobiecości trochę, takiego seksapilu. A to jest takie bardzo chłopczycowate. No i tak dlatego kiedyś nie przepadałam, ale zaczynam doceniać naprawdę te takie ciekawe fasony lat 60. No i dobrze, i teraz kochani, idziemy dalej. Teraz printy innego rodzaju, bo było dużo różnych printów modnych. Jak mówiłam, kratki. Ja tutaj akurat kratek Wam nie pokażę, bo były w latach 50., żeby nie przesadzić. Była też stylóweczka z moją przyjaciółką, która miała taką kraciastą spódnicę w stylu Gambitu Królowej. No, a kolejnym trendem, który też możecie zaobserwować właśnie w Gambicie Królowej, są kołnierzyki. Bohaterka tam nosi dużo strojów z kołnierzykami. No i tutaj sukienka z kołnierzykiem i w typowy dla lat 60. trend wzór, czyli takie kontrastujące właśnie kolory, jakby trochę może już opart nawet, w czarne koty, biała w czarne koty, kontrast kolorystyczny i w ogóle ten motyw takiego kota wygiętego, takim bardzo prostym kształcie, był bardzo wtedy na topie. Robiono też ceramikę, rzeźby w takich kształtach bardzo prostych. Wydaje mi się, że wyrabiała pewna fabryka ceramiki w Polsce takie koty czarno-białe i w ogóle takie były bardzo modne wtedy figurki w tym stylu. I zobaczcie, właśnie to są te koty i taka urocza sukienka, można włożyć do niej kontrastowy paseczek, jakieś kontrastowe buty albo po prostu czarne czułenka, włożyć sobie jakąś
fikuśną apaszkę na głowę albo przepaskę. Opaski były też bardzo modne. No i tutaj zobaczcie, taka przykładowa stylizacja z tą sukieneczką, bardzo wdzięczny krój. Prócz trapezowych sukienek, takich bez wcięcia w talii, były też nadal modne takie sukienki trochę wcinane i one już były dużo krótsze niż w latach 50. Ale noszono też takie sukienki już mniej rozkloszowane, bardziej takie w prostszych krojach, ale nadal takie się nosiło. No i mam tu jeszcze taką spódnicę w podobny print właśnie z kotami, też na lata 60, ale już byłoby to zbyt podobne do tej sukienki, więc już nie robiłam stylizacji, chciałam Wam tylko pokazać, że właśnie takie printy były na topie, te koty i takie tego typu wzorki. No i kochani, kolejny trend tamtych lat to kropki. Nadal kropki były modne, takie może teraz już większe, bardziej graficzne kropki. I zobaczcie, tutaj mam białą sukienkę w groszki czarne, też z kołnierzykiem. I ona jest też taka trochę postawiona w biodrach, jakby tak sterczy lekko. No i do takiej sukienki można było sobie włożyć kontrastowy pasek również, kontrastową torebkę, modny rodzaj bucików. Ja tu mam kilka propozycji, zobaczcie, te buty wszystkie, które ja pokazuję na stylówkach, też są w stylu lat 60, bo oczywiście jak zawsze były różne modele modne, były jakieś tam topowe fasony, były i chodaczki, i jakieś niskie obcasiki, jakieś baleriny noszone i takie klockowe obcasy też jak najbardziej. No i tak, to były kropki. Jeszcze mam tutaj inną rzecz w kropki i inną dla Was stylizację. Zobaczcie, tutaj jest taki kombinezonik, bo jak najbardziej krótkie spodenki, kombinezon też się nosiło i nadal się nosi. I tutaj jest taki uroczy kombinezonik w kropki, w takim ciepłobeżowo-różowym kolorze. Ma przepiękne guziczki, no i ma przepiękny taki bardzo uroczy kołnierzyk w kolorze beżowym. Ja do tego znowu włożyłam ten pasek taki złoty z klamrą, żeby też nawiązać tą fakturą do lat 60. wypukłą. No i do tego w drugiej wersji sobie pozwoliłam też włożyć, zobaczcie, takie bolerko, które też ma tutaj taki otok, jest takie eleganckie, z kaszmiru, ma taki otok z takich wypukłych perełek. Znowu ta faktura i te perełki nawiązują do tych kropeczek na tym kombinezonie. No i do tego balerinki, tutaj moje takie Buffalo London superowe skórzane balerinki w kolorze cielistym jak najbardziej pasują do tej stylówki. Tyle na kropki, a nie, jeszcze mam coś w kropki, ale to pokażę Wam jeszcze na końcu, bo to jest już z tych bardzo eleganckich rzeczy. I następna moja propozycja to sukienka, którą już zobaczycie teraz na zdjęciu, na przebitce, znowu w takie fajne jakby koła, one są już w fakturze samego materiału, to jest taka koronka w takie właśnie bardzo w stylu lat 60. typ wzoru graficznego, takiego geometrycznego, i znowu ta wypukła struktura tej koronki na tle gładkim i bardzo właśnie graficzny krój. Tym razem w ogóle tutaj macie całkiem trapezową tą sukienkę bez wcięcia. Ja do niej czasem noszę pasek, bo ja nie przepadam za tak, no nie jest mi najlepiej w takich krojach bardzo niewciętych w pasie, takich bardzo prostych. Ona ma taki też typowo łezkowy tutaj wykrój. Też noszono właśnie takie dekolty, raczej wysokie, ale z jakimiś takimi czy kołnierzykami, czy wykrojami. No i ma przepiękny kolor, to jest Anna Alcazar, bardzo fajna projektantka sukienek, polecam, jeśli znajdziecie w Lumpeksie to i będzie dobra, to się nie zastanawiacie, przesuperowa projektantka z właśnie sukienek. No i ta sukienka ma przecudowny kolor, takie zdjęcie z lata jeszcze, a tutaj dla Was mierzę ją do takiego kontrastowego płaszczyka, który znowu jest bardzo w stylu Jackie Kennedy, w stylu lat 60, w taką znowu fakturę wypukłą. Widzicie, to wszystko nawiązuje właśnie do stylu lat 60, takie graficzne, geometryczne paseczki umieszczone ukośnie i kolor bardzo kontrastujący, tym razem właśnie na zasadzie przeciwieństwa koloru dopełniającego do tej sukienki. Bardzo mi się podoba to zestawienie i tutaj mam takie buciki z takimi paseczkami na typowe na lata właśnie 60. i one są z lat 60. To jest Simona włoska. Mają przecudowne takie detale, zobaczcie, tutaj metalowe na tych bucikach z przodu. No i w ogóle są bardzo wygodne ze skóreczki i bardzo, bardzo stylowo do tych rzeczy z lat 60. wyglądają według mnie.
Ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta kontrastowa stylówka z tym mocnym płaszczem. Mnie się ten płaszcz bardzo podoba, uwielbiam ten kolor po prostu. Zresztą kolor tej sukienki też. No i kochani, teraz przejdę już do eleganckich strojów. W ogóle miałam dla Was przygotować stylówkę z suknią moją, bo mam suknię z lat 60. taką bardzo mocno zieloną. Teatr jest obecnie zamknięty, bo właśnie tam u nas w teatrze Loch Camelot mam tą suknię, no i nie mogłam jej zdobyć teraz dla Was do stylówek. No ale to jest właśnie jedwabna suknia, idealnie właśnie w stylu lat 60. No to pokażę Wam teraz dwie sukienki takie wieczorowe w stylu lat 60. Ta jest właśnie taka jakby w stylu Jackie Kennedy, mała, czarna, trapezowa, z takimi rozszerzanymi rękawami od, jakby od łokcia w dół. I też ma taką tu właśnie łezkę, dekolt łezkowy, taki wyżej zabudowany. Bardzo fajna sukienka firmy Sissy, dostałam od koleżanki, także jest z odzysku jak najbardziej, w taki też taką jakby koronkę. No i tutaj po prostu zwyczajnie do tych moich lubutonów, że tak powiem po polsku, które mają krój, który jak najbardziej może być z lat 60. Takie wąskie czubki. No i to jest taka fajna wieczorowa stylówka, typowy krój na lata 60. No i piękna sukienka w ogóle. No i druga rzecz jest bardziej jeszcze chyba wieczorowa. To jest przepiękna sukienka Dolce & Gabbana, taka właśnie bardzo geometryczna w biodrach, postawiona sztywno wręcz. Zobaczcie, ona jest taka na różowym tle, koronka. No ma bardzo odpowiedni krój na tamte lata i jest prześliczna, naprawdę. To już jest taka mega elegancka rzecz wieczorowa. Też kupiłam ją w Lumpeksie, nawiasem mówiąc. Chociaż chyba nie, to chyba na Vinted, ale naprawdę zapłaciłam jakieś niewielkie pieniądze za tą sukienkę, jak na Dolce & Gabbana, chyba 40 czy 50 zł za nią zapłaciłam, razem z przesyłką. No i do tego coś ciekawego Wam pokażę teraz, bo wersja samej sukienki oczywiście na początek, a druga wersja jest taką narzutką, która należała do mojej mamy i którą moja mama w latach 60. No to mogło być tak, to na pewno mogło być lata jeszcze koniec lat 60. nosiła tą narzutkę na sukienkę na konkursie pieśni radzieckiej, tak? Bardzo elegancka, że ona jest w ogóle niezniszczona, kochani. Zobaczcie, to jest tak stare, a ten materiał się nic nie zniszczył. To jest bardzo, bardzo wysoka jakość i ta sukienka ma takie lekko geometryczne kropki czy plamki duże na sobie. Z takiego jakby aksamitu na tym materiale nadrukowanego. Tu nie ma żadnych dziur, słuchajcie, nie wiem jak to mogło przetrwać, a ja tą narzutkę nosiłam nawet na studiach, na jakieś imprezy w ogóle, na jakieś wesele ją nosiłam, nawet na scenie ją miałam kilka razy na koncertach. No i aż się dziwię, że to jest tak dobrze wykonane i tak mocny materiał, że on się nic nie drze, ani w ogóle ideał. Bardzo fajna, elegancka, fikuśna rzecz w stylu lat 60., tak jak mówię. No i kochani, w zasadzie na dzisiaj to by było już na tyle. Bardzo, bardzo mi z wielką frajdę sprawiło nagrywanie tego programu i robienie tych stylówek. To jest po prostu taki jakiś odlot, te wszystkie wzory, kolory i ten styl cały lat 60. I kochani, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Jeśli Wam się podobało, to polubcie filmik, dajcie subskrypcję i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmikach. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam już na nowe stylówki, na nowe programy, będą nowe hole, będą jakieś stylizacje wiosenne na pewno w nowych trendach i w ogóle mam mnóstwo pomysłów, także serdecznie Was zapraszam już na następne moje vlogi i hole. Cześć! Pozdrawiam Wolkan.